Dzień dobry. Dzisiaj ten wielki dzień. Zaczynamy wykopy. Cześć wszystkim, w końcu otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Kolejnym krokiem było znalezienie kierownika budowy i złożenie zgłoszenia o rozpoczęciu pracy. Zaczynamy na naszej działce wykopy pod budowę domu. No, ogólnie rzecz biorąc, geodeta nam zaznaczył słupki. Wcześniej to jest pierwsza wizyta właśnie geodety. Znaczy druga już po wyznaczeniu linii działki. Zaznaczył nam osie domu. Już ścian. Te kijki, które są na różowo, może słabo to widać. Ale od tych kijków pomierzyliśmy sobie pi razy drzwi 120 cm, ponieważ to, co geodeta nam zrobił, to jest oś ściany już z ociepleniem, z tynkiem, 20 cm styropianu i od tego, żeby łatwo po tym ocieplać fundamenty i żeby mieć łatwe dojście i nie motać się, pomierzyliśmy sobie po 120 cm na zewnątrz, z każdej strony. I tak będzie humus wybrany tam do jakiegoś poziomu też już głębiej przez koparkę. I dopiero jak nam wybierze koparkę, zrobimy sobie drugą wizytę geodety. Prosimy, żeby przyjechał i wtedy nam pozaznacza już ławy drutowe. Tak jak tu widać, te wyższe słupki to te, które my sobie zabiliśmy. Te niższe to zaznaczone przez geodetę. No i czekamy teraz na koparkę. Trochę będzie do ziemi do wybrania. Najdłuższa ściana ma 17 metrów, więc to dałem po 1,20 m, będzie około 19 metrów wybrania. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że jeden dzień nam starczy na to. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobię przed przyjazdem, ale czekam aż trochę rosa zajdzie z trawy, to, żeby naciągnąć drzyłkę czy tam sznurek od tych kołków, które my zabiliśmy i walnę sprayem linię, żeby koparkowy już widział, jak kopać, jakiej linii, żeby już potem nie stać imunie i tłumaczyć cały czas. No i tyle. Więc zaraz powyjmuję te różowe kołki, bo już są mi potrzebne w sumie. Przed budową przeglądałem dużo kanałów z ekipami budowlanymi. Oni sami doradzają, że jeżeli ktoś rozpoczyna budowę systemem gospodarczym, bardzo fajnie jest mieć jakiś niwelator. Ja tam nie pchałem się w koszta, bo są laserowe, one są najlepsze. Kupiłem najzwyklejszy jakiś. Najzwyklejszy. No jeden z takich tańszych optycznych. I teraz też sobie zrobimy teraz zero. I przeniesiemy to wszystko na środek budynku. Zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda, ile będzie trzeba kopać w głąb.
Dobra, sprawdziliśmy sobie nasze zero. Ściągnąłem sobie niwelatorem i obliczyłem sobie, że do wykopania ław, znaczy ław, do zebrania humusu, bo ławy głębiej będą, potrzebujemy 102 cm od zera. Więc teraz sobie sprawdzimy w naszym wykopie mniej więcej, tam co sypia stoi, jaka jest głębokość i czy to jest mniej więcej to. No i tyle. Czekamy na koparkę. No i koparka już jest, jest wybierany humus. Tu jest wszystko wybrane na razie, sama czarna ziemia. A tu już róg sprawdziliśmy do poziomu. Cała czarna ziemia została zebrana w jedno miejsce. Z wykopu zaczęliśmy wybierać ziemię do poziomu, który co chwilę sprawdzałem na niwelatorze. Dzięki, to na tyle. Na razie, hej.